Tak, i powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo ja wszystko słyszę, wy nie, a też jednocześnie słyszę ptaszki, bo wiosna idzie już. Dawno ptaków się nie słyszało, zwłaszcza na rowerze, przybicie. Jak mi się coś nudzi, to coś szybszego puszczę, ale generalnie jaki kawałek dzisiaj słuchałem? No jak to jaki? No Born to be Wild oczywiście. Piękna pogoda, czuję się wiosnę. W nocy było mroźno, bo minus chyba 7 w Krakowie, ale w tej chwili słońce jest około 10, także w cieniu jest jeszcze chłód, ale tak na słoneczku, no to jest fantastycznie. Po prostu, aż się chce kręcić. No fajnie się dzisiaj jedzie, fajnie. To nie jest tylko moja opinia, ponieważ dzisiaj masę kolarzy, rowerzystów na drogach podkrakowskich. Taka piękna pogoda, no to wszystko poszło na rowery i wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni. Dzisiaj jeżdżę pierwszy raz w słuchawkach sportowych. One są pod czapką. Muszę się zatrzymać i pokazać, bo nie wiem, czy je widać. O, tu, takie czerwone. Tak, i powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo spodziewałem się, że być może one mi będą coś zagłuszać otoczenie, ale to nie jest tak, że człowiek jest odcięty, słuchając muzyki na tych słuchawkach, od tego, co dzieje się dookoła, absolutnie nie. Chyba, żeby nastawić na maksymalną głośność. Ale jeżeli się tak słucha na średnim, to wszystko słychać, co się dzieje dookoła. Ptaszki słyszę, mimo że muza rozbrzmiewa. Czasem nawet jakiś bit tam wpada, bo mi losowo wybiera te piosenki. Jak mi się coś nudzi, to coś szybszego puszczę. Ale generalnie, jaki kawałek dzisiaj słucham? No jak to jaki? No Born to be Wild oczywiście. Większa niż zwykle. Czasem to dno widać, ale to dlatego, że więcej wody, dlatego, że no, śnieg topnieje w górach. Dzisiaj jestem już bez błotników, to znaczy przed niego. Tylny jeszcze sobie zostawiłem, bo wychodzę dzisiaj przed dom, patrzę, a tu taka piękna pogoda, sucho. Myślę, no to trzeba ściągnąć. Bo jest ładniej teraz. A przy okazji zrobiłem inspekcję widelca, czy czasem się nie porysowało, nie zmatowiło trochę od tych pasków. Ale nie, na szczęście nic się nie stało. Zrobiłem na tych błotnikach jakieś prawie 500 km. Nie dużo, ale też nie mało. I nic się nie stało. Trzeba po prostu te taśmy mocno ściągać, żeby nie przesuwały się w trakcie jazdy. Zamawiałem kawę cappuccino i pani pyta, czy MK?
kafę czy od pana Marcińskiego? Zdecydowałem się od Marcińskiego. I uwaga, kosztuję. I wydaję wyrok. Dobra, polecam. Coś się tam nauczyło. Gravelowcy to ludzie uczynni, pomocni, spontanicznie udzielający się społecznie. Jak widać, tacy jesteśmy. Trzeba pić i nie wolno o tym zapominać. Wprawdzie się nie chce, bo jest jeszcze stosunkowo chłodno. Organizm się nie domaga, ale trzeba o tym pamiętać. Bo potem można cierpieć po południu albo w nocy, jak braknie wody w organizmie. Dwa zdania na temat karu, bo pokutuje taka opinia wśród części użytkowników licznika karu czy komputera. To w zasadzie właściwsza nazwa ze względu na ilość funkcji, jakie ten licznik ma, że jeżeli się już jest w trakcie jazdy, to nie ma możliwości zmiany ustawień licznika. Dopiero trzeba przerwać jazdę, zapis jazdy. Wtedy dopiero można zmienić jakieś ustawienia i z powrotem trzeba włączyć trasę. Ale to nie jest prawda, ponieważ wystarczy ten tutaj dolny przycisk z prawej strony nacisnąć i przytrzymać przez chwilę, żeby można było wejść do ustawień. Proszę, wchodzę do tego i mogę tu wszystko zmienić. A do jazdy, do trasy wracam w ten sposób, że po prostu tutaj naciskam to. No i jestem z powrotem. Bardzo fajna aktualizacja, bo ja podejrzewam, że to jest aktualizacja, którą ja niedawno odkryłem. Ale bardzo fajna rzecz, no bo można po prostu coś w trakcie jazdy zmienić w ustawieniach bez konieczności przerywania zapisu śladu i trasy. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy rower, podjazd i widok oraz muzyka dobiegająca z uszu, ze słuchawek, czy to się wszystko komponuje, tak, to bardzo ładnie się komponuje, pasuje jedno do drugiego jak ulał. Zwłaszcza muzyka żwawa dodaje sił na podjazdach. Ale musi być żwawa, naprawdę żwawa. Zwłaszcza dzisiaj, bo mi ciężko idzie. Powoli dobiega końca dzisiejsza jazda. Fantastycznie się jechało, dosłownie. Nie ma w tym ani cienia przesady. Mimo, że cień dzisiaj mi towarzyszy cały dzień. Super było. 50 km przeleciało. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!